to keep a short analyze about this game. It was, of course, a brutal game for us with a happy end. So this is what cup is about. I would say that it was we have a commander during the game. We should have also. We should, of course, create more chances, but Reko was fighting very, very hard to defend their own goal and did this well during the whole game, so it was very hard for us. Awesome. Na pewno krótko będzie trudno opowiedzieć o tym meczu, bo to był szalony mecz. Taki jest puchar. Bywa brutalny i rekord bronił się cały mecz. Bardzo dobrze, wyglądał cały mecz bardzo dobrze. My oczywiście powinniśmy stworzyć sobie dzisiaj dużo więcej szans i wtedy byłoby nam łatwiej, no ale taki to był mecz dzisiaj. So in the end to win these kind of games where everything can go in the different direction, it's very, very we are very happy for this. I biorąc pod uwagę wszystko to, co się dzisiaj wydarzyło, jak się wydarzyło, no to jesteśmy na koniec szczęśliwi. Because this can help us to grow from this as not just as a team, as a squad. Bo to na pewno pozwoli nam urosnąć nie tylko jako drużyna, ale jako taki skład, drużyna. What you get from this kind of games is also that everyone is included. Of course, there was some players that was substitution during the whole game, but they have been included before. So everyone is needed for us to get success. Ten dzisiejszy awans wywalczyli wszyscy, bo nie tylko ci zawodnicy, którzy wyszli na boisko, nie tylko ci, którzy weszli na zmiany. Wszyscy zapracowali na ten sukces i będą musieli na taki sukces pracować. Chciałem pogratulować trenerowi zwycięstwa, na pewno takiej huśtawki emocji, jaka dzisiaj była, już nie doświadczę chyba nigdy w życiu. Na pewno chciałem pogratulować moim zawodnikom bardzo dobrej postawy, że wznieśli się niektórzy naprawdę na swoje wyżyny i zagrali świetny mecz. Wiadomo, że drużyna Pogoni jest bardzo silną ekipą i nie mogliśmy sobie pozwolić na otwartą grę i też większość czasu graliśmy w fazie obrony niskiej. Też wiadomo, że w lidze gramy troszeczkę inaczej, też częściej dominujemy, ale ranga przeciwnika i jego jakość spowodowała, że musieliśmy na ten mecz obrać taki, a nie inny plan. No, powiem tak, mały niedosyt jest, ale jeżeli ktoś by przed meczem mi powiedział, że taki będzie scenariusz tego meczu, to brałbym go w ciemno. Bardzo się cieszę również z tego, że nasza młodzież, bo zaczęliśmy tak jakby z 6 młodzieżowcami w pierwszym składzie, miała okazję doświadczyć poziomu ekstraklasowego. Tyle ode mnie, dziękuję.